zaskoczony, słynny Brazylijczyk. Nie, to nie mogło wyjść. To już by było na pograniczu takiego cyrku. No i czas poskutkował. Iskra Odincowo wychodzi na prowadzenie 6 do 5. Trzy punkty uciekły Włochom w jednym ustawieniu. Troszkę Monopoli, zdaje się, przecenił swoje możliwości. Wyglądało to nie najgorzej, ale Podraszczanin no, popełnił bardzo duży błąd. Sebastian Świderski blokowany, ale dobra asekuracja we włoskim zespole. Teraz poprawka już znakomita. 6 do 6. Tak, jeśli nawet nie kończy któregoś z ataków, to nie popełnia Sebastian teraz błędu. A potrafił drugim razem uderzyć jeszcze mocniej, przełamując ręce Kuleszowa. No, niewiele brakowało. No, wszystko się odbyło na bardzo dużym zasięgu. Dobre przyjęcie Żyby, to była bardzo mocna zagrywka. Może być tutaj walka do samego końca. Znakomita zagrywka Budki. Tego jeszcze nam dzisiaj nie pokazał. Przynajmniej do tej pory nie punktował, choć widać po nim, że on oczywiście jest zawodnikiem bardzo skocznym i silnym. No, w ataku zaprezentował się dzisiaj raz świetnie. Teraz dopisuje do tego dobrą zagrywkę rozgrywający Iskra. Będzie zdecydowanie głośniej na tym finałowym meczu. Psuje Budko zagrywkę. Sebastian Świderski. Bez problemu to przyjęcie werbowe, ale pod piłką teraz był Żyba. Tak, był bardzo szybko, natomiast piłka, zdaje się, to jak dla niego, to jeszcze za wolno. Sporo błędów na koncie Brazylijczyka. I 8 do 8. A mimo tego dostaje relatywnie bardzo dużo piłek. To troszkę może dziwić. Świderski. Dobre przyjęcie werbowa. No na siłę. Już tutaj nie miał Budko szans wystawić, chyba zdaje się, do skrzydła. Wykorzystał, że... Dosyć szybka to była piłka. Taka wymuszająca. No złapał maksymalnie na pełnym zasięgu. Dobrze, że Kuleszow tutaj poszedł do końca, bo byłoby ciężko. Oj, mocna zagrywka Żyby w Mirko Corsano, który nie po raz pierwszy dzisiaj tej zagrywki nie przyjmuje. No zobaczymy, może wielki Żyba, mimo że na pewno nie gra dobrze i już nic to nie zmieni mojej opinii. 10 do 8 prowadzenie Iskry Odincowo i wracamy do gry. Jeszcze raz Żyba, tym razem w siatkę po czasie. A, nie udało się, ja chciał równie mocno. No zobaczmy, czy to szczęście, które towarzyszy Włochom od trzeciego seta, będzie przy nich do końca. Omrcen. No, Johan Szewc przypomniał się w skutecznym ataku. No musi Budko, myślę, że troszeczkę inaczej podprowadzić grę. Szewc to oczywiście bardzo solidny gracz i równo grający. Troszkę może środkiem, gdy będzie miał przyjęcie. To była dziura w bloku. Krót, Corsano poradził sobie, przesunięta krótka, Rodrigão rzadko kiedy zawodzi. Tak, niezmiennie w swoim stylu i właściwie to, co powiedziałeś, cały czas skutecznie. Raz zdaje się tylko zablokowany, wprawdzie w ważnym momencie, ale jednak potrafi do samego końca nerwowo wytrzymać. Tam już się kończy właściwie boisko, a on jeszcze cały czas potrafi piłkę przegiąć. No ładna teraz kombinacja, znów uruchomiony Szeps. Z tym, że to była znacznie szybsza akcja od tej poprzedniej. Myślę, że nieczęsto ci zawodnicy rezerwowi Macerata gra tak ważne pojedynki w takim składzie personalnym. Trzeci metr, przyjęcie, przesadził chyba teraz trochę Monopoli z wrzuceniem do Rodrigão tej piłki, ale naprawili to blokiem Włosi. Tak, Olsen i Rodrigão.
Spójrzmy raz jeszcze na te akcje. No, to jest atak akurat Johana Szepsa. Wcześniejszy, tak. No to kłopoty. Oj, tutaj bardzo źle przyjęta ta piłka. Budko jednak poradził sobie, zdołał jeszcze wystawić. Werbow sięgnął piłkę, ale już nie udało jej się przebić na drugą stronę. Macerata doprowadza do remisu. No i będzie na pewno ciekawa końcówka. No, będziemy mieć spore emocje i tak jak myślę, że te szczęście przy nich jest cały czas. Potrafią wygrać te trudniejsze akcje. Monopoli, 34-latek, kapitan drużyny. Swoje już życie zagrał. No i tutaj dzisiaj bardzo ładnie tę grę prowadzi Macerata. Tymczasem tu Martino po czasie. Jegorczew za Budkę. No, zmiana na raz. Anusz uda się zablokować. Odlicowo prowadzi 13 do 12. No, ustalają szybko, gdzie, na którą pozycję pójdzie Jegorczew. Został poszedł na lewy atak. Znaczy na swoją stronę. Ale i tak Rodrigão przedziera się przez ten wysoki podwójny blok. Mamy remis 13 do 13. Brazylijczyk będzie zagrywał. Spójrzmy raz jeszcze na tę akcję. No powiem szczerze, że bardzo odważne zagranie, bo w tym momencie, gdy tam pojawił się Jegorczew, który był za daleko od siatki ewidentnie. A Jastaszenkow potrafi blokować. Jastaszenkow też swoje. Oj, kolejna zagrywka popsuta. No, droga z rzędu. Może to drogo kosztować Włochów. To prawda, proste błędy na zagrywce i dwa punkty oddane. I będzie piłka meczowa dla Iskry Odincowo. Teraz każda już akcja waży bardzo dużo. Przyjął Corsano. Od nogi chyba tam odbiła się ta piłka rozgrywającego rosyjskiej drużyny, ale teraz fantastycznie podraszczani. Jakże odważnie gra w tych końcówkach krótkie Monopoli. Brawo, brawo dla zespołu włoskiego, bo faktycznie dwie dobre akcje. Kupa szczęścia w tej pierwszej akcji, że w ogóle jakoś Rosjanie się obronili. Mam wrażenie, że to od nogi się odbiła ta piłka. Wszystko jedno jak, ale... No grajmy dalej, teraz właśnie. Każdy punkt bezcenny. Obronili mecz bola Włosi, to jest podwójne odbicie. Tak, Werbow chciał się popisać znowu takim formą rozegrania. Nie wystawiał do przodu, tylko zagrał do tyłu i... No i przeholował teraz. No spójrzmy, mógł wystawiać oczywiście swobodnie. Aż tak nieczysto, troszkę ta piłka chyba zakręciła jednak. Sędzia szybko to gwizdnął. No i zmienia nam się sytuacja. Mecz bola będą mieć siatkarze Maceraty. Out. No psują tych zagrywek w końcówce bardzo dużo. Omerczen. Duża pomyłka. Trzecia, tak. To jest troszkę na pewno denerwujące. Ich kibiców. No i tutaj no, ustawienie. Bartoletti. Tak, z którym Monopoli jest przy siatce. Biega z lewej strony. To jest trudne ustawienie. 15 do 15. Budko. Potężna zagrywka Sebastiana Świderskiego. No, teraz Sebastian. Trudna piłka po rękach. Obronił Abramow. Oj, Ziba teraz. Nie wiem, co też chciał zrobić. Czy... Próbować przynajmniej obić ręce. Pomylili się jednak Włosi. Wszystko wydaje się, że jest po stronie Włochów, ale teraz oni rozdają punkty i zdobywają. Szczęście się uśmiechnęło do Rosjan. Którzy mają kolejnego mecz bola. Budko. Nie ryzykował. Punkt przyjęli Włosi. Omerczen. Antenkę atakuje, jest po meczu. Iskra Odincowo wygrywa 17 do 15 w tiebreaku z Lubebanka Macerata. I to Rosjanie zajmują trzecie miejsce w finałowym turnieju Ligi Mistrzów rozgrywanym w Pradze. No, na otarcie łez chyba, jednak liczyli, że będą grać w finale. Przegrali, przypomnijmy, w półfinale z Iraklisem Saloniki, który za moment będzie grał w finałowym spotkaniu z Itasem. Diatek Trentino Wojtek, krótkie podsumowanie. Nie sprawdziła się siatkarska prawda, Rosjanie nie zasłużyli moim zdaniem na to zwycięstwo. Ambicja Maceraty była godna podziwu, szczęścia zabrakło w końcówce. Średni pojedynek, myślę, że czekamy na finał. Iskra Odincowo na trzecim miejscu, Lubebanka z Sebastianem Świderskim. Niestety na czwartym czekamy na finał, który rozpocznie się o 17:30. Zapraszamy na transmisję, dziękujemy za uwagę. Wojciech Żyzga, Tomasz Sendro.